Mariusz Olkiewicz, In The Cage, PL, ze mną Roman Szymański. Niedługo po ogłoszeniu jego walki na KSW 95, już nie wiem czy XTB czy nie, ale chyba tym razem nie, witam serdecznie. Witam, cześć. Roman, słuchaj, no tak sobie przeanalizowałem. Czy ty kiedyś dostałeś ogórka, którego odrzuciłeś? Bo jak patrzę w twój rekord, to są sami, porażki są tylko z mistrzami albo z pretendentami. Nie ma innych opcji. Wygrane też są tylko z kozakami. Kiedy ty się ostatnio biłeś, wszedłeś do klatki, o dobra, tego odprawiłem, dawałeś jakiegoś mocniejszego, to nie jest za słaba, bo zadzwonił Wojek, słuchaj, mamy na takiego na przetarcie, a ty nie chcę nikogo na przetarcie, dawałeś jakiegoś kozaka. Jak te negocjacje wyglądają? Bo twoja kariera pod tym względem jest niesamowita. Wiesz co, no Wojek nigdy nie zadzwonił i nigdy nie powiedział, że damy kogoś na przetarcie, nie? To raz. Wojek jak dzwoni, to zawsze jest z grubej rury, a ja jakby zawsze nie odmawiam. No i taki jest w sumie finał. Ja też myślę, że to może, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, że to trochę zobowiązuje, ale no jakby jestem w pierwszej piątce, czy tam powiedzmy no dziesiątce, bo teraz wypadłem, chyba jestem szósty, tak, w rankingu. Nie do końca tam nadążam, byłem piąty, szósty jakoś tak. No w każdym bądź razie w pierwszej tej dziesiątce rankingu, jak jesteś przez, nie wiem, 10 lat, a myślę, że już tyle gdzieś jestem w tym rankingu, no to jakby wiesz, no nie możesz też wymagać, czy jakby po, nawet po jakiejś przegranej z mistrzem, czy z kimś wysoko i będąc w tej pierwszej piątce, mówić, że chcesz kogoś na przetarcie, no bo to po pierwsze trochę nie wypada, po drugie się trochę nie godzi z tym, co jest w papierach, a po trzecie nie godzi się to z moim sumieniem. No więc jakby no naturalnie tak wychodzi, że będąc cały czas w tym wiesz, jakby no w tej czołówce, no to po prostu no dostajesz takie walki, no tam nie ma miejsca na inne walki po prostu. No bo tak jakby przeanalizować twoją karierę, no bo w ogóle, to może, bo tak, mówisz o 10 latach, no nie ma tyle rankingu KSW niestety, znaczy u Wojka jest Excel. No, ale jakby mówię też o rankingu takim MMA jakby, nie? Okej, okay, to prawda, no to się akurat zgadza, różne są, no ale na pewno w tym najstarszym pewnie to Fight Matrix pewnie, ten zagraniczny, to tam na pewno jesteś od pierwszej walki zawodowej, ale w czołówce europejskiej na pewno długo. I teraz tak, czy ty pamiętasz kiedyś w ogóle taką swoją łatwą walkę? Nie mówię łatwą wygraną, no bo do wiadomo, wiem, że fighterzy najczęstsze, najtrudniejsze są przygotowania, walka to wisienka, tak ja znam to już, klatka zweryfikuje, wiadomo, ale tak poważnie pytam, czy pamiętasz taką walkę, która była dla ciebie, nie czułeś, że to jest wyzwanie, wszedłeś, wygrałeś i jakby miałeś taki niedosyt, że w sumie to się niespecjalnie zmęczyłeś i ta walka nic ci nie dała? Nie było takiej walki, to na pewno, ale jeśli przychodzi mi na myśl jakaś jedna, powiedzmy, lżejsza walka, bądź taka, w której czułem, że przeciwnik odstaje ode mnie umiejętnościami, bo to też nie oznaczało, no, że... Przepraszam, kogoś odrzucę. Że ona była łatwa, tylko no jakby czułem, że umiejętnościami jestem poziom wyżej od tego przeciwnika. To jedyna walka, jaka mi przychodzi na myśl, to nie pamiętam nazwiska, ale to była gala, chyba w Chorwacji się biłem. Kilka lat temu. Nie chcę się skłamać, 2020, kiedy było KSW Chorwacja? A, to KSW 51, to Milos Janicic, dobrze mówię? Janicic, o właśnie, ten chłopak. To z nim czułem w walce, że to jest ktoś, kto no technicznie musi jeszcze nadrobić. Rzeczywiście wielki fizycznie i siłowo, ale z nim miałem takie odczucie. Ale tak poza tym to byli wszyscy, którzy z każdym można było wygrać i przegrać. No i teraz dostajesz, bo to w ogóle w twoim rekordzie te nazwiska to naprawdę jest panteon. I teraz dostajesz kolejną gwiazdę, generalnie no kogoś, kogo polscy kibice kochają, bardzo też szanują przede wszystkim. No bo to jest gość, który nie poszedł do, znaczy nie, w pierwszej linii nie poszedł do KSW, nie szukał polskiego podwórka. On miał 21 lat i nie wpuścili go na walkę, bo było w kasynie. Walczył już wtedy dla Bellatora. On ma w rekordzie Michaela Chandlera, ma w rekordzie, ma ICA, ma UFC, w Gdańsku, które załatwili mu kibice. To jest też olbrzymi taki jakby bagaż jego doświadczenia i teraz kolejne olbrzymie nazwisko w twoim rekordzie. Jak ty się na niego zapatrujesz od tej strony, jak patrzysz na Marcina Helda, myślisz o nim, to jest cały czas olbrzymie wyzwanie? To jest gość past prime? Czy to jest jeszcze ktoś, kto przyszedł tutaj namieszać, tylko na razie zapłacił frycowe? Jak ty na niego, jak go postrzegasz jako fightera, jako przeciwnika, jako wyzwanie?
Myślę, że to jest duże wyzwanie, w szczególności biorąc pod uwagę właśnie ten jego bagaż, o którym przed chwileczką powiedziałeś. No to jest gość, który był w największych federacjach na świecie, zwiedził, wiesz, z wielu misek jadł jedzenie, a ktoś taki, kto ma takie doświadczenie, no z nim się strasznie ciężko rywalizuje, no bo jak ktoś ma doświadczenie, no to jest nieraz dużo więcej warte niż jakieś tam zero-jedynkowe umiejętności. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Wiesz, nieraz ktoś jest turbokozakiem na treningach albo talentem, ale brakuje mu tej smykałki, brakuje mu doświadczenia, brakuje mu takiego cwaniactwa w oktagonie, takiego czegoś, czym w trudnych sytuacjach po prostu no, zawodnik będzie wiedział, o czym mówię. Wiesz, takiego pierwgwiazdka, gdzie jeżeli jest bardzo wyrównanie umiejętnościami, to tym pierwgwiazdkiem wygrywasz. I ja myślę, że to właśnie Marcin ma i u niego jest to najbardziej niebezpieczne. No, jeśli do niego przygotowujecie, to, no, to jest o tyle łatwiej, że jest olbrzymia liczba walk. Niedawno walka z twoim byłym rywalem, z którym sobie świetnie poradziłeś. Ta No akurat i mało wnosi. to fakt. Natomiast, ale zwraca uwagę na jedną rzecz, bo Marcin ma taką tendencję. Albo wchodzi świetnie, jak z pierwszej walce z Nathanem Schulte, jak chyba z Dave'em Johnsonem, albo tak jak z Willem Brooksem. Upiera się na tą nogę i do spodu tą nogę będzie kręcił, aż ją w końcu wykręci, co no różnie wychodzi generalnie i to jest taki trochę miecz obosieczny, bo albo traci na to siły i przegrywa walkę, no albo tą nogę uda się urwać. Jakiej wersji Marcina się, no wiadomo, najlepszej, ja to wiem, natomiast myślisz, że u ciebie będzie szukał nogi, czy jednak wie, że no w twoim w walce z tobą jednak szukanie nogi to może być pomysł jednak średni? Nie mam pojęcia, a nie patrzyłbym na to przez pryzmat tego, czy u mnie będzie szukać nogi, a u kogoś innego nie, przynajmniej nie patrzę przez ten pryzmat, a bardziej patrzę przez pryzmat ostatniej walki, która mogła mu pokazać, że jednak nie warto tak uporczywie szukać tej nogi. I myślę, i mam taką nadzieję, że będzie chciał jakby nie tyle, co się może bić w stójce ze mną, bo wiadomo, że tutaj raczej ja mam więcej argumentów, ale no będzie szukał innych rzeczy, a nie tylko uporczywie tej nogi. No bo ostatnia walka pokazała, że może to mocno pokarać, nie? To prawda. No, zastanawiam się po prostu, w którym momencie czy Marcin ma plan B poza tą nogą, bo to się gdzieś od wielu lat przejawia, nawet o to już będę pytał Ja jego mam to. takie wrażenie, obserwacje, nie wiem jak ty się na to zaopatrzysz. Jak Marcin zaczyna od wszystkiego innego i kończy tą nogą, to jest super, bo albo nią kończy, albo nie udaje się, ale jednak wygrywa walkę. A kiedy zaczyna od razu od nogi na siłę, to później nie ma planu B i się wszystko sypie. No tak to mniej więcej wygląda, no to jest to coś w tym jest. Tutaj doszedł element stresu tego debiutu, bo oczekiwania były bardzo duże i słusznie, bo muszą być bardzo duże, bo od takiego zawodnika no, nie oczekujemy okupowania końcowych miejsc rankingu albo bycia poza nim, więc zobaczymy, no jak teraz się pokaże. Przed nim też olbrzymie wyzwanie, jak wiemy. Bo do tych aspektach technicznych też nie chcę się w to teraz wkręcać tak na maksa, bo o tym jeszcze będzie czas pogadać już na Media Dayu. O Leo Brichtę chciałbym zapytać, no Wtedy, jak bo. będę miał kilka kilogramów mniej, to pogadamy, no. Ale tak zwróciłem uwagę, że ostatnio, no bo miałeś, nie wiem czy to słowo problem, ale wywiady cię męczyły w czwartek, ale jest chyba lepiej od jakiegoś czasu. Tak jest, no. Nie wiem czy to kwestia mentalu, czy lepszego zbijania wagi, ale jakoś tak nastroiłeś się do tego lepiej. Lepszego zbijania wagi, lepszego przygotowania, jakby to wszystko jest poukładane z wiekiem, to jest właśnie to doświadczenie, którego się uczysz, nabierasz, nie robisz pewnych głupot, które kiedyś robiłeś, jeśli chodzi o jedzenie. I to finalnie daje ten efekt, że możemy pogadać w czwartek, no. No właśnie, tu a propos jedzenia, test kebaba, wikłacz Brichta, oglądałem, bardzo mi się to podobało. Słuchaj. Też oglądałem wczoraj albo przedwczoraj i oglądałem jeszcze wywiad twój z kim? WCA. Boże, Z z Łukaszem? trenerem. Nie, z trenerem. Okej. No trochę tak. Z Zarbin, Arbim oglądałem. No, bo lubię te wasze rozkminki z Arbim tam, nie? Godzinkę sobie a. siedzicie i Bardzo mi miło, ciekawe no są. ja też je lubię, no i lubię, bo to tak już trochę podcast z tego wyszedł, nie wywiad, ale nie mam pomysłu na nazwę za bardzo, muszę zapytać kibiców, bo może faktycznie robimy to regularnie, fakt, że przed i po KSW tylko, no ale chciałem UFC 300 podsumować, to wyjechał na wakacje, no musiał odpocząć. Wracając do Leo Brichty, no bo tak, twój ostatni rywal, no ale jakby nie ma żadnej złej krwi, trenujecie razem i czerpiecie od siebie wzajemnie na sali w Czerwonym Smoku. To znaczy tak, Leo do nas przyjeżdża i trenuje u nas w klubie, ale gdzieś tam, no powiem szczerze, że też
celowo, niecelowo, raczej razem nie robimy, no bo gdyby kiedyś miał dojść do rewanżu, no to chyba nie wypadałoby, żebyśmy robili z tego względu, choćby, że no już każdy będzie wiedział, od czego się spodziewać, albo też, żeby to się nie przerodziło w jakąś, wiesz, kumpelstwo i zaraz nie, to my ze sobą się nie bijemy. To już bardziej w stronę Wojka tutaj ukłon, nie chciałbym mu robić kolejnych problemów, bo no ma nas kilku w jednym klubie, w jednej wadze i to właśnie też tam gdzieś w czołówce, więc wolałbym, żeby miał więcej wyboru niż mniej, no. Okej, okay, to rozumiem, no ale widziałem wspólne zdjęcia, więc tak myślałem, że jednak... No, no jakby, wiesz, no wymieniamy się doświadczeniami, gadamy i poza tym jest mega pozytywnym, mega gościem, więc jakby pewnie z niejednym, z którym wygrałem czy przegrałem, to nie gadałbym tak jak z Leo, nie? Okej. Okay. Jak patrzyłeś na jego walkę, no już teraz wiemy więcej, ale jak patrzyłeś na jego walkę z Valeriu, no to tak wydawało się, że ta czwarta runda jest trochę o wszystko, ale dla Valeriu, bo widać było, że gaśnie, że tego tlenu na 5 rund nie ma. I w tej czwartej rundzie trochę, no nie, że Leo zrobił mu prezent, bo nie, natomiast no ten mógł Leo, mimo kontuzji łokcia, która była znacząca i duża przed tym pojedynkiem, no ale no wiadomo, nie mógł odwołać, main event jego miasto, jego nie miasto, tylko jego kraj, więc wiadomo, natomiast jak ty ten pojedynek zapamiętałeś, jak ty go widziałeś, czy masz podobne odczucie, że ta walka była w zasięgu Leo mimo kontuzji, czy zdecydowanie nie, czy jednak Valeriu tego wieczoru był lepiej dysponowany? Ja mam na tą walkę taki swój pogląd trochę pod tytułem. Myślę, że Leo zrobił w tej... Ile rzeczy mógł zrobić źle, to tyle zrobił źle. Czyli nie dystansował, pchał się do przodu, chciał się bić z Mircią. Później było widać, pierwszą rundę przegrał, to w drugiej od razu szybko chciał odrabiać. To jest właśnie to, co ma na przykład Held, doświadczenie. Myślę, że jemu to zabrakło. On chciał, wiesz, szybko odrobić, już pierwszą przegrałem, a ma przecież 5 rund, no mógł to na spokojnie rozegrać, na dystansie. Później gdzieś już go trafiał, to też w niego wpadał, chciał się bić, co dawało argumenty Mirci, żeby go obalać. Myślę, że tyle, ile mógł zrobić źle, to wszystko, co mógł, to zrobił źle. I przegrał trochę na własne życzenie, tak bym to określił. I jakby... Nawet gdzieś tam chwilę myślałem, że to, co w mojej walce mu się udało, czyli w trzeciej rundzie jakby on dał z siebie 120%, trafił mnie, zaryzykował, poszedł na maksa, ja gdzieś tam przespałem, no i w tej trzeciej rundzie mnie dopadł, to w tej walce było odwrotnie, że w tej walce, wiesz, nic właśnie nie zrobił takiego, no tam zabrakło mu szczęścia, no i cała taktyka zawiodła, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Tak ja to widzę. No tak sobie myślę, bo w tej kategorii wagowej paradoksalnie po odejściu Salaha, bo tak to jednak widzę, się zagęści i będzie dojdzie do rewanży, może nawet do trylogii. Pewnie nie przebijecie Kuby i Seby, nie będzie pentalogii, o to też jeszcze zapytam. Ale to jeszcze czas pokaże, bo to wiesz, nie? Mamy czas. Słuchaj, no na twoją walkę z Valeriu myślę, że jeszcze zobaczymy. Jakieś takie mam przeczucie. Natomiast... Zacieram rączki. No, ja bym to jeszcze raz zobaczył, bo każda z tych walk, czy tam 4 rundy łącznie, były naprawdę dobre. No, o Saladina bym zapytał, bo pamiętam twoją walkę, pamiętam też wywiad po tej walce twój i pamiętam, że no nie byłeś, wiedziałeś, że to nie był ten dzień, że to nie byłeś ty, że dało się to wszystko zrobić lepiej. Może nie być wam dane już się spotkać i o to zapytam, jak ty to sobie wizualizujesz, bo... No trochę jesteśmy wszyscy zaskoczeni jako kibice, bo wiemy, że przejście przez KSW do UFC raczej zwiastuje same dobre rzeczy. Nie chcę już setny raz tego wymieniać, ale trzeba chyba z szacunku Karolina, Janek, Drikus, Gamer, wiemy gdzie są. Nawet Ariani tak naprawdę, dalej przecież w UFC. I Karolina Kowalkiewicz przecież walka o pas. No ale jest młody, 27 lat, ale jest tak, wielka kasa w PFL-u i gwiazda europejskiej sceny, gwiazda francuskich gal i tak dalej, obok Cedrica Dumbe, mniejsze pieniądze początkowo w UFC, ale w perspektywie wiemy, jak to się może zakończyć. Jak ty byś miał być menadżerem Saladina Parnasa, co byś mu podpowiadał? Jestem swoim i to wystarczy, i to już jest wystarczająco ciężkie. Nie mam pojęcia, nie jestem w jego skórze, nie wiem, co mu proponują, nie wiem, jakie ma marzenia przede wszystkim, a to jest głównym wyznacznikiem, myślę, każdego z nas, przynajmniej ja tak podchodzę. No wiesz, no wiele aspektów, takie kurcze pytanie, myślę, trzeba go o to zapytać i tak naprawdę, a może jednak zostanie w tym KSW. Ja zupełnie nie mam pojęcia, widzę, że ty obstawiasz, że nie zostanie, ale
ale ja nie mam pojęcia, to raz, a dwa, no nie chciałbym też tutaj wróżyć z fusów. Wiesz, no gdybym ja był na jego miejscu, też nie wiem, co bym zrobił, no bo też nie wiem, jakie bym miał oferty i propozycje. To jest takie trochę, wiesz, no wróżenie z fusów, nie? Rozumiem. No, mi obecnie jest dobrze w KSW, no jakby kropka. To zapytam w takim razie inaczej, czy chciałbyś, żeby w tym KSW został? No nawiązuję oczywiście do ewentualnego rewanżu w kategorii lekkiej w przyszłości. Czy nawiązując do rewanżu, czy ogólnie do całej federacji i kategorii, to czy ja bym chciał, żeby został? Jest mi to obojętne. Jakby został, to spoko, bo uważam, że ta jego taka otoczka, że on jest taki, wiesz, Superman i w ogóle niepokonany i turbo i w ogóle, no to jakby jak pokazał Torres, to idzie go znokautować, gdzieś tam zaczepiając ręką. I to jest właśnie MMA, że wiesz, ktoś powie przypadek, no ktoś powie, no okej, okay, no ale szczęście sprzyja lepszym. I jakby myślę, że nie ma ludzi niepokonanych i z czasem gdzieś by się potknął, gdzieś kontuzja, gdzieś coś, ktoś by dobrze się na niego przygotował taktycznie, więc z jednej strony chciałbym, żeby został, bo myślę, że kibice by też zobaczyli, że to nie jest tak, że on zawsze będzie z wszystkimi wygrywać, no bo jakby wygrywał, to super, jakby też fajnie, ale myślę jednak, że tak nie jest. I to nie mówię przez swój pryzmat, tylko że wiemy, ten pik w KSW w 70, jak jest mocny, że tam z każdym można iść łeb w łeb. To raz, to z tej perspektywy. A z drugiej perspektywy, jeśli on miał odejść, to czy do PFL-a, czy do UFC, do innych federacji, no jest mi to obojętne, no bo to już w jego życie jakby, nie? Więc no ani tutaj nie będę płakał, ani się cieszył, o może tak. Mm-hmm. No tutaj też musimy oddać, żeby się na nas Bartosz nie obraził, na samym końcu znalazł na niego sposób. 25 minut dociskania do siatki jest jakąś opcją. No, czyli widzisz, no czyli Bartosz znalazł już na niego sposób, no, ale to też można gadać, inna kategoria wagowa, to wiesz, jakby nie, tej walki zupełnie nie biorę pod uwagę, no bo to jednak nie jego kategoria, nie? Wiadomo, nie odbieramy Bartosowi, no ale też rozumiemy, że pewnie ani PFL, ani UFC na to nie patrzą. Pytałem też z tego powodu też dlatego, że też stałeś na takim rozstaju przed podpisaniem nowego kontraktu z KSW i też były różne propozycje, było ich dużo i też na pewno rozkminiałeś, czy rozpoznawalność, czy pieniądze, czy walczyć u siebie, czy ambicje sportowe, na pewno też miałeś gdzieś takie dywagacje w głowie przed podpisaniem nowego kontraktu, dlatego zapytałem o Salara. No tak, no i co? No i jest, jak widzisz, no. No to słuchaj, ja bym chciał, żeby tak zostało, bo ja jednak jestem za tym, że póki nie wyczyściłeś, to jeszcze daj szansę innym, bo to nie jest tak, że został Salachowi, nie wiem, Varela i Marian. To nie jest prawda. Jest wielu więcej zawodników, z którymi się nie mierzył, więc przynajmniej pięciu jest takich, z którymi mógłby jeszcze, ja bym te walki zobaczył, także i to mocnych. To nie jest tak zwany kasus Fila de Frisa. Idźmy dalej w takim razie. O Kubę Wikłacza, bo mi ten wątek wyleci. Byłem u was tydzień temu w Smoku, robiłem z nim Q&A, 65 pytań, półtorej godziny. I o motoryzacji rozmawialiśmy, ciebie w tej dyskusji, bo Kuba zaczął coś wspominać, że on w zasadzie to mógłby jeździć Teslą i tak sobie pomyślałem, że Roman na pewno by tej opcji nie podpowiadał. I tak się zastanawiam, teraz jakbyś odbiegając od potencjalnych wyborów Kuby Wikłacza, jakie ty masz, to w ogóle abstrahując, ale jestem trochę ciekawy, bo ta dyskusja teraz rozgorzaje, wiadomo, eko, bio, jakieś strefy zielone, bla, bla, bla. Jak ty się zapatrujesz na elektryki, hybrydy i te inne wszystkie klimaty, no bo wiem, że jesteś w to wkręcony. W to właśnie nie jestem wkręcony. To nie jestem. Jak się na to zapatruję, no tak, że jednak finalnie V8, no. Finalnie V8 musi dużo palić, dobrze brzmieć i dobrze się prowadzić. Elektryki, no wiesz, peralki są na prąd. Co nie jest powiedziane, że kiedyś nie będę mieć elektryka. Bo może po to, żeby dojeżdżać, nie wiem, z domu do biura czy na trening, będzie potrzebna pralka. Ale jeżeli chodzi o sam fan i o moją motoryzację, no to wybieram jakby spaliny. No. Okej, okay. To tutaj mamy jasność, tak myślałem, więc... Czekam za komentarzami, ale będą dyskusje, dawać im. No jestem ciekawy, wiesz, no bo jakby ta dyskusja trwa w takim... Ja wiem, że to pewnie kiedyś nagramy jeszcze też Q&A z tobą, to ten temat na pewno poruszymy, też za sprawą tego pytania. Jesteśmy właśnie w mieszkaniu na kawie u mojego ziomeczka, który odebrał właśnie RS-a kilka dni temu, więc myślę, że ma podobne zdanie co ja.
Chętnie się podłączę tam do tych komentarzy. No jestem ciekawy, co na to... Ach, kibice, chociaż tak wiem, że chodzą jakieś plotki o tym, że powoli te fabryki elektryczne i nieelektryczne, to powoli gdzieś to zaczyna, przestaje to działać i nie żre to, tak, w sensie nie ma zbytu. No to też jest inna para kalosy. No temat rzeka, nie idźmy tam, bo tam jest naprawdę... Ja mogę się rozwinąć w tym temacie, bo trochę też z tego oglądam i słucham i czytam o tym. No nie, temat rzeka, który myślę, że... Ja myślę, że upadnie. Słuchaj, okej. Ale do tego tematu obiecuję ci, że jeszcze kiedyś wrócimy i właśnie przegadamy to dłużej. Ja chętnie posłucham. Dlaczego? Dlatego, bo ja nawet prawa jazdy nie mam, więc dla mnie temat jest, wiesz, mi tam... Ja mieszkam... Ja jeszcze kilkanaście dni temu też nie miałem. A to nie, no teraz musisz powiedzieć, to co się stało w takim razie? No, za szybkie auta mam, no co, no. Czyli się nastrało. Ale stałem i jestem z powrotem na legalu. Okej, okay. No i to najważniejsze. Dobrze, to wiemy. Zapytałbym, no właśnie, bo to jest ważny wątek. Twoja walka ostatnio była trzecia od góry. Puste miejsce jest na co-main evencie. Czy ciebie tam przesuną, czy tam coś się grubego jeszcze szykuje? Kurczę, szczerze nie mam pojęcia, bo nawet nie przegadałem z Wojkiem, czy będę mieć co-main event. Wydaje mi się, że tak, ale mówię, nie przegadałem z nim tego, więc nie wiem. A też nie wiem o w ogóle karcie walk, jaka jakby w sensie, czy jeszcze coś grubego tam się szykuje, więc nawet ci nie odpowiem. Okej. Okay. Nawet nie wiem, bo politycznie bym powiedział nie mogę albo coś, ale w sumie nawet nie ogarnąłem tego. No trochę mnie to nie dziwi, bo jakby dla kibiców jest ważniejsze, które macie miejsce na karcie, dla was jest najmniej ważne. Wy, jakby 99% zawodników mówi, że chce wyjść pierwszy, bo będzie miał spokój święty, szybciej after, szybciej tam, cokolwiek szybciej. Wiesz jak to jest, najpierw chcesz być tam do góry tej drabinki, a później jakbyś tam jesteś, to mówisz, dobra, wywołajcie mnie wcześniej, będę miał wcześniej wolny, nie? Tak działa, no. Zawsze chcemy tego, czego nie mamy. Tak to wygląda. Bilety, no to jest trochę problem, bo ich nie ma. I teraz... Ja jeszcze kilka mam, jakby ktoś chciał to pisać. Więc pytanie brzmi, czy będziesz pożyczał kibiców od Kuby Wikłacza, czy jak to będzie wyglądało? Czy będziesz miał doping? No bo wyszło na to, że Olsztyn to zamiótł temat, no. Zamiótł temat, to prawda. Wiesz co, ja myślę, że to się obroni samą publicznością, no bo kibice Kuby, no i jakby tych czołowych walk, ja myślę, że oni już zrobią taką robotę, to są kibice sportowców, wiesz, skoro oni zamietli całą halę, to znaczy, że oni się interesują tym sportem i to nie są kibice, którzy, a za tydzień jest KSW, kupmy bilet, pójdźmy, bo nie ma co robić, tylko jeżeli oni to wykupili 2-3 miesiące przed galą, to znaczy, że to są ludzie, którzy o tym myślą. Z wyprzedzeniem, więc myślę, że to są tacy prawdziwi kibice KSW. No, wygląda na to w ogóle, że mamy wyprzedane prawie, ergo tam końcówka została, wyprzedane... Dwie hale do przodu, no. Także, no, zaraz mają ogłaszać chyba przed galą nawet wyjątkowo mają ogłosić tak. Już lipiec. No bo nie może być... No i fajnie, no. Sytuacja... Oby było tak... częściej. Miejmy takie problemy. O, oczywiście, ale to... problemów nie brakuje, na przykład brak hali w Poznaniu, co? I to jest problem. No tego nie zbuduję, no. No tego nie zbuduję. A powiedz, bo ty pewnie będziesz wiedział lepiej, tak polityką średnio, czy ten sam prezydent, co wygrał, to, co był, to wygrał znów? Nie mam pojęcia. No właśnie, bo to trochę od niego zależy. Wygrał. Też nie wiem. No, nie mam pojęcia. Myślę, że prawdopodobnie tak, bo tam raczej, no wiesz jak to jest. Ale nie mam pojęcia. Wiem, że hale mają jakąś pod Poznaniem. Były takie plany, żeby budować hale pod Poznaniem, ale to słyszałem o planach i tyle. Okej. Okay. No czyli Gorzów. Gorzów wam zostaje, który też jest sprzedawany na momencie. Zawsze coś, no na pocieszenie. No w Warszawie też szału nie ma, bo jest Torwar i Narodowy, więc to tak też, to też się nie masz czego cieszyć niestety. Zapytałbym jeszcze, na sam koniec wątek tej gali w Paryżu, no bo to twoja kategoria wagowa, ale nie chodzi mi akurat o Saladina, no bo on jakby tutaj w sumie nie ma czego komentować, szybko poszło, ale tylko o Mariana i o Varele. No pecha dużo u Mariana, nie da się ukryć, natomiast sporo osób w komentarzach, kibiców podnosi temat, że to może już nie jest kwestia pecha, tylko kwestia eksploatacji organizmu i no, nawet niektórzy wpadli na pomysł. Rozmawiałeś na ten temat z Marianem? No nie. No nie, właśnie, bo ja wywiadu jeszcze nie widziałem. Jak pogadasz z nim, to chętnie obejrzę ten wywiad, bo jestem ciekawy jego jakby perspektywy na to. Ja tam mam jakąś swoją, ale ona może naprawdę odbiegać, to Marian wie najlepiej. Jakby ja myślę, że przede wszystkim to pech. Po drugie gdzieś tam... poczekaj, muszę tutaj...
Po drugie, myślę, że co? Tam mówiłeś w jednym wywiadzie, albo nie wiem, już w kilku słyszałem, że Marian był zardzewiały. No początek walki No, taki był. no. To ja uważam, że nie. Znaczy, może zardzewiały tak, ale jakby na tyle Valerii i tak dobrze się pokazał. I tak był taki dynamiczny, ruchliwy, schodził z linii. Marian przeważnie wcześniej nie był taki dynamiczny na nogach. Tutaj był. Więc jakby ja raczej na plus to widziałem, mimo to, że uważam, że ta pierwsza runda była przegrana. No nie, tak, no tutaj to nie podlega wątpliwości. Wiesz co, ja na karp tej Rydzy zrzuciłem chyba to, że lewy prosy nie działał tak, jak działał zawsze. Tak, jak zawsze. No ale wiesz, no to kwestia jest, czy to było teraz, czy to było zardzewienie jego, czy to było to, że dostajesz nagle przeciwnika, który jest w twoim wzroście, w twoim zasięgu, z zasięgiem ramion i ma też dobrą czutkę w stójce, też jest stójkowiczem. I teraz pytanie, czy to było, bo zardzewiał, czy to było właśnie, bo to. I nagle ten lewy prosty już tak dobrze nie działa, jak z takimi, wiesz, karłami jak ja, nie? Słuchaj, może coś w tym być, bo faktycznie trochę się podzielili widzowie, czy eksperci, fani, jak zwał, tak zwał, właśnie na takie dwa obozy, czyli była, nie była rdza, tak? Artur Mazur się zgadza ze mną, Martin się zgadza bardziej z tobą, natomiast to, co mówisz... To znaczy, ja też mówię, że nie mówię tego na 100%, dlatego chciałbym usłyszeć Mariana, co on o tym myśli, no bo my sobie możemy gadać, a on wie najlepiej. Ja myślę, że tam jakiejś wielkiej rdzy nie widziałem, no. Okej. Okay. No zobaczymy. No sam jestem ciekaw, to oczywiście, to jakby do Mariana to tam kolejka jest, jestem gdzieś ustawiony w kolejce, natomiast Marian pewnie nawet najpierw wróci do swojego MMA studio, tam się podzieli z widzami, a następnie będzie dostępny dla reszty. Zresztą pewnie teraz to też nie jest taki najprostszy okres dla niego, wiadomo jak to jest po walce, która no... No, nie szła po jego myśli, ale zaczynała iść, bo wiemy, że jak u Mariana to wygląda, on się rozkręca i nawet jak ta pierwsza runda była oddana, to chyba wszyscy widzieliśmy, tu się zgodzisz też ze mną, że to zaczynało grać w tej drugiej rundzie coraz lepiej już. No. To prawda. No, myślę, że z całą resztą się zgodzimy. Niczym dalej w las to byłby lepiej, ale nie ma co rozkminiać, bo nie poszło dalej w las. No. Dokładnie tak. No dobrze, Roman, co tyle ode mnie w takim razie. Pewnie tych wątków jeszcze byłoby mnóstwo, ale to jeszcze mamy czas na jeszcze parę wywiadów po drodze, także na dzień dzisiejszy tyle ode mnie. Życzę Ci udanego weekendu, zdrówka, odpoczywaj i czekamy na... No, jakby czekamy na ogień w klatce, to w Twoim wypadku akurat jest oczywistość. Jeszcze nudnego pojedynku, to ja Twojego nie pamiętam. Każdy był zawsze emocjonujący bardzo albo po prostu bardziej, także na dzień dzisiejszy tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i jesteśmy w kontakcie. Dzięki bardzo. Czekam w komentarzach na dyskusję. Trzymajcie się. Cześć.